Witam Państwa na kolejnym webinarium Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej zatytułowanym Modelowanie procesów logistycznych. Słowa zaproszenia kieruję w szczególności do uczniów szkół średnich, bowiem być może tutaj znajdziecie odpowiedź na niektóre pytania testowe. Dlatego też zachęcam gorąco do obejrzenia wszystkich webinariów prezentowanych na stronie Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Swoją prezentację chciałbym rozpocząć od zdefiniowania pojęć składających się na tytuł tej prezentacji, czyli modelowanie procesów logistycznych. Następnie podałbym przesłanki, czy też inaczej nazwane powody istotności wybranego zagadnienia, po czym powiedziałbym o metodach i narzędziach modelowania procesów logistycznych, które poparłbym na końcu przykładem zamodelowanego procesu logistycznego. Jeśli usłyszycie wyrażenie modelowanie procesów logistycznych, to przypuszczam, że intuicyjnie kojarzy się ono Wam z działaniem nazwanym modelowaniem, na które składa się zestaw czynności, których rezultatem, efektem jest model, czyli uproszczone odzwierciedlenie rzeczywistości. Przy czym tą rzeczywistością jest nie tylko to, co widać, ale również to, czego nie widać, na przykład pomysł, idea, koncepcja, wyobrażenie myślowe, a więc modelem może być również odzwierciedlenie naszych myśli. Pamiętacie może, drodzy uczniowie, ostatni odcinek Harry Pottera, w którym podczas spotkania z Dumbledorem na peronie zapytał się go, czy to mu się tylko zdaje. Na co Dumbledore odpowiedział pytaniem, a czy to, co ci się wydaje, nie jest realne? Oczywiście myślowy obraz nie musi być realny, ale nasze myśli o nim są jak najbardziej realne, mimo że ich nie widać. Wspominam o tym już na początku prezentacji, bowiem w modelowaniu procesów logistycznych stosunkowo łatwo zobrazować to, co widać, ale dużo trudniej to, co jest, ale czego nie widać. Przedmiotem lub obiektem modelowania są w tym przypadku procesy logistyczne. Zastosowałem liczbę mnogą, bowiem nawet jeśli przedmiotem modelowania jest pojedynczy proces, np. przyjęcia dostawy, to logicznym jest, że może się składać z etapów, faz, operacji, działań, czynności i tzw. elementarnych ruchów roboczych, czyli takich podprocesów albo mikroprocesów. Podobnie w drugą stronę, nasz proces wraz z innymi procesami logistycznymi może składać się na łańcuch procesów, a łańcuchy na sieć lub system procesów, czyli na takie nadprocesy albo makroprocesy. Zatem to od nas, od osób modelujących i innych osób zainteresowanych zamodelowaniem procesów logistycznych, a zwłaszcza jego klientów, odbiorców, zależy przyjęty poziom szczegółowości lub ogólności. Wracając do charakterystyki procesów logistycznych, chciałbym powiedzieć, że nawet współcześnie można usłyszeć opinie stwierdzające, że tak naprawdę to procesów logistycznych nie ma, są tylko procesy transportowe. Nawet jeśli uznać, że transport jest ojcem, a gospodarka magazynowa matką logistyki, to zintegrowanie transportu z magazynowaniem powoduje pojawienie się trzeciego, niezależnego bytu, który nie jest ani transportem, ani magazynowaniem, tylko właśnie logistyką. Poza tym takie działania, jak na przykład planowanie potrzeb materiałowych, składanie zamówień zaopatrzeniowych i ich monitorowanie, raczej nie są czynnościami transportowymi. Istotą procesów logistycznych jest zatem wsparcie innych procesów, tak zwanych procesów podstawowych, produkcyjnych, handlowych, usługowych, we właściwe zasoby, we właściwej ilości, miejscu, czasie i koszcie. Strukturę procesów logistycznych wydaje się, że najpełniej odzwierciedla prezentowany model referencyjny łańcucha dostaw SCORE, jako proces integrujący 6, można powiedzieć, podprocesów: planowania, zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, zwrotów oraz wsparcia, przy czym proces logistyczny jest właśnie tym podprocesem umożliwiającym, po angielsku enable, wcześniej wymienionym 5 podprocesom realizację ich zadań drogą wsparcia ich we właściwe zasoby materiałowe, informacyjne, ludzkie i pieniężne. Dlatego też modelowanie procesów logistycznych jest rozumiane jako zestaw, zbiór czynności mających na celu odzwierciedlenie w postaci modelu działań logistycznych, czyli tych, które wspierają procesy podstawowe we właściwe zasoby, we właściwej ilości, czasie, miejscu i koszcie. Może w tym miejscu od razu stosunkuję się do ewentualnego pytania, dlaczego w tym webinarium nie znajdziecie modelu budynku magazynowego, wózka widłowego, regału, palety, modelu zasobów, struktury dokumentów i tym podobne. A mianowicie dlatego, że przedmiotem modelowania w tym przypadku jest proces, jest działanie, jest czynność lub ich zbiór.
zapasy, budynek, urządzenia są zasobami. Innymi słowy, moderowanie procesów logistycznych nie jest inżynierią zasobów, ale inżynierią procesów, czynności, działań, czy inaczej nazwanych odmian procesu. Oczywiście do jego zamodelowania potrzebne jest pokazanie na modelu również zasobów, ale proces i zasób to różne obiekty modelowania. A zatem model procesu logistycznego jest takim rysunkiem technicznym, jaki macie na przykład w swojej szkole, technikum, ale czynności składające się na ten proces wraz z innymi obiektami, w tym również zasobami. Z uwagi na to, że czynności działania są odmianami ekonomicznego pojęcia pracy, więc modele procesów są niekiedy nazywane diagramami przepływu pracy, w języku angielskim workflow diagrams. Zestaw czynności modelujących proces lub procesy logistyczne rozpoczyna się od zdefiniowania potrzeb osób zainteresowanych zbudowaniem takiego modelu, a zwłaszcza potrzeb klienta albo klientów, jego problemów, uwarunkowań, możliwości, limitów, zamierzeń. Kolejnym etapem do wyjaśnienia tych problemów, limitów, ograniczeń prezentowanych przez klienta służą pytania problemowe, stanowiące jednocześnie przesłanki modelowania dowodzące ważności działań modelujących i jednocześnie uzmysławiające klientowi, do czego potrzebuje modelu procesów logistycznych. Na przykład, czy model ma stanowić odpowiedź na pytanie, w jaki sposób mają przebiegać nowe procesy logistyczne, czy może usprawnić projekt już realizowanych procesów logistycznych i tym podobne. O ile trzy pierwsze pytania wydają się być zrozumiałe, o tyle ostatnie wymaga pewnego wyjaśnienia. To jest przykład modelu wycinka procesu logistyki produkcji płynu zbudowany na podstawie wersji demonstracyjnej Wonderware InTouch i powiększenie jego fragmentu, na którym widać czynności w zielonych symbolach. Na przykład napełnić reaktor wodą, dodać koncentratu, widać też nazwy urządzeń, na przykład reaktor, instalacja wodna, widać zasoby informacyjne, na przykład zlecenie produkcyjne, materiałowe, inne zasoby jak woda, zasoby ludzkie, operator. Na podstawie tego modelu zespół inżynierów, techników, automatyków, informatyków może zbudować aplikację. Na przykład w postaci prezentowanego panelu sterującego tym procesem, na którym także widać nazwy czynności, urządzenia, informacje i inne elementy. Aby jednak doprowadzić do takiego etapu, trzeba wcześniej wykonać wiele pracy. Muszę przyznać, że nie zawsze jest to stosowane przez analityków procesów logistycznych, ale dobrze jest przyjąć na początku prac modelujących tak zwane założenia ontologiczne. Być może brzmi to groźnie, ale jest całkiem przyjemne w zrozumieniu. Ontologia, czyli nauka o bycia albo filozofia bytu, formułuje m.in. propozycję postrzegania struktury świata, w którym żyjemy, a zatem jego fragmentu świata logistyki. Przyjęcie ontologii reizmu oznacza, że naszą rzeczywistość logistyczną postrzegamy w perspektywie rzeczy. Rzeczą jest budynek magazynowy, zapasy, samochód, infrastruktura transportowa, ale również kierowca, planista, logistyk, czy też różnego rodzaju informacja i dokumenty. Według drugiej ontologii ewentyzmu rzeczy nie są najważniejsze, bo wydarzenia logistyczne są najistotniejszym elementem rzeczywistości logistycznej. Na przykład takie wydarzenia jak otrzymano awizację, dostawa nadeszła, stwierdzono, że towar jest na magazynie, albo przeciwnie, wydarzenia kryzysowe, niechciane, nieoczekiwane, ale możliwe jednak. Na przykład kierowca zgłosił wypadek, stwierdzono, że dostawa jest niezgodna z zamówieniem, czy też na przykład wprowadzono ograniczenie epidemiologiczne. Według kolejnego, trzeciego podejścia to procesy stanowią istotę logistyki. Od najbardziej ogólnych procesów w postaci globalnych łańcuchów dostaw do bardzo szczegółowych, na przykład złożyć zamówienie zaopatrzeniowe, rozładować dostawę itd. Według trzeciej ontologii, nie rzeczy, przepraszam, według czwartej ontologii, nie rzeczy, nie wydarzenia, ani nie procesy, tylko relacje łączące wyżej wymienione rzeczy, wydarzenia i procesy są najistotniejsze. Na przykład relacje aktywowania, wejścia, wyjścia, wsparcia, wykonania, odpowiedzialności i tym podobne. W rzeczywistości wszystkie podejścia ontologiczne są istotne. Jeden bez drugiego nie istnieje. Budynki i pracownicy są po to, aby wspierać lub wykonać czynności logistyczne. A czynności nie można wykonać bez rzeczy. Podobnie jak nie można machnąć ręką, nie mając ręki. Ale tym, co widać, jest ręka, a nie czynność. Ale przecież nikt nie powie, że nie było czynności machnięcia ręką. W
Podobnie wydarzenia są skutkiem wykonania działań lub inicjują procesy. Na przykład wydarzenie zamówiono towar inicjuje proces monitorowania procesu dostawy zamówionego towaru. Również relacje nie istnieją bez obiektów, które one łączą. Na przykład relacja kierowania samochodem przez kierowcę ukazuje relację pomiędzy właśnie samochodem a kierującym nim kierowcą. Dlatego też te wszystkie cztery cząstkowe ontologie razem, a więc rzeczy, wydarzenia, procesy i relacje pomiędzy nimi, tworzą piątą, całościową ontologię systemizm, której przyjęcie pozwala odzwierciedlić zarówno wykonywane czynności logistyczne, jak i zasoby, wydarzenia oraz relacje łączące w jednym modelu. Może się pojawić pytanie o to, a gdzie są parametry, wskaźniki, mierniki, cechy, właściwości, atrybuty lub inaczej nazwane zmienne tekstowe i liczbowe. Dlaczego nie ma dla nich osobnej ontologii? Otóż trudno mówić o procesie, wydarzeniu, relacji czy zasobach lub systemach logistycznych, nie wymieniając na przykład ich nazw. Przecież nazwa jak imię i nazwisko każdego z nas jest podstawową cechą opisywanego obiektu, w tym przypadku zmienną tekstową, czyli wyrażaną słowami. Podobnie jak słów nie odrywa się od obiektów będących ich nośnikiem. Takie liczby, na przykład ilość, czas, koszty, nie odrywa się od zasobu, czynności, wydarzenia, relacji czy systemu. Dlatego te wszystkie wszelkiego rodzaju parametry nie stanowią osobnej ontologii, tylko są ujęte w ramach wyżej wymienionych pięciu ontologii. Kolejnym problemem, który może pojawić się zwłaszcza w praktyce modelowania, jest problem rozróżnienia poszczególnych ontologii. Bowiem jeśli nie będziemy w stanie ich odróżnić, to uzyskamy błędne analizy, a tym samym utratę możliwości usprawnienia procesów logistycznych. Może bowiem okazać się, że problem nie tkwi w czynnościach, ale na przykład w niewłaściwych zasobach, wydarzeniach lub relacjach, włącznie z ich parametrami. Dlatego też pozwoliłem sobie przygotować kilka slajdów, które mam nadzieję w sposób pogłębiony pozwolą zrozumieć istotę i jednocześnie różnicę pomiędzy poszczególnymi ontologiami. To zrozumienie jest kluczowe, bowiem pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań, zwłaszcza dlaczego w taki, a nie inny sposób modeluje się procesy logistyczne. Dlaczego te, a nie inne metody i narzędzia się stosuje. To, co Państwo widzicie, to model systemu, czyli odmiany systemizmu. W postaci tzw. czarnej skrzynki, po angielsku black box. Takim czarnym kwadratem możemy odzwierciedlić cały świat, pisząc właśnie świat zamiast literek SWL. I byłoby to bardzo, bardzo uproszczony model świata, ale jednak jakiś jego model na pewno. Oczywiście nas interesuje fragment tego świata w postaci logistyki, zapisany jako system wsparcia logistycznego SWL. Można tak odzwierciedlić globalny łańcuch logistyczny, np. dostaw szczepionek antykowidowych, jak i bardzo niewielki jego wycinek, jak system przeładunku towaru z samolotu na samochody. Oczywiście system ten ma swoje parametry, chociażby te podstawowe, jak nazwę, ilość, czas, koszty. Ale system ten nie jest systemem zamkniętym. On znajduje się we współoddziaływaniu, albo inne trudne słowo, w interakcji. Odmiana procesualizmu z innymi systemami, na przykład z dostawcami, odbiorcami, pośrednikami czy innymi interesariuszami. A tym, co przekracza granice współdziaływujących systemów, są rzeczy odmiana reizmu w postaci zasobów informacyjnych, materiałowych, ludzkich i finansowych, sprowadzonych do pieniężnych, banknotów, monet czy innych precjozów, które stanowią zasilenie danego systemu wsparcia logistycznego, będące jednocześnie wyjściem z innych systemów, a po ich przetworzeniu w tej czarnej skrzynce stanowią zasoby albo produkty na jego wyjściu, jednocześnie wejściu do innych systemów. I tak właściwie to analizę funkcjonowania systemu wsparcia logistycznego można by zakończyć na ocenie właściwości wejść i wyjść w sytuacji, gdy ta ocena jest zadowalająca. Ale co, jeśli na wejściu jest zadowalająca, a na wyjściu nie jest zadowalająca? Wtedy trzeba zobaczyć, co dzieje się w środku tej czarnej skrzynki. Jak wygląda proces przetwarzania zasobów na wejściu w zasoby lub produkty na wyjściu. Najlepiej założyć wtedy okulary takie, jak miał James Bond w filmie Royal Casino, które miały wbudowany rentgen ukazujący mu schowaną broń. Zatem i my załóżmy takie okulary i zobaczmy, co jest w środku. Podnosząc czarną pokrywę, tak jak pokrywę silnika samochodu, zobaczymy, że za to przetwarzanie, zatem również za interakcję z innymi systemami odpowiedzialny jest proces logistyczny. Nie zasoby, nie wydarzenia, ani nie relacje, tylko właśnie proces jest tym wyjątkowym, by nie powiedzieć fenomenem,
systemu wsparcia logistycznego, który ma moc przetwarzania czegoś w coś. Podobnie jak ja mówię do Państwa, to moje słowa są efektem nie mnie jako rzeczy, tylko procesów psychofizycznych zachodzących we mnie, używających wiele zasobów, aby przekształcić się w słowa niosące właściwe informacje do Państwa we właściwej ilości, miejscu, czasie i koszcie, a przynajmniej mam taką nadzieję. Niestety problem z odzwierciedleniem procesu logistycznego w postaci modelu jest taki, że mimo tego, że jest tak ważny, to jego nie widać, nawet pod mikroskopem. Co więcej, jest elementem systemu wsparcia logistycznego niesamodzielnym bytowo. To oznacza, że nie istnieje bez pozostałych zasobów i relacji łączących. Na przykład wydarzenie, na przykład dostawa nadeszła, aktywuje proces przyjęcia tej dostawy, którego zakończeniem też jest wydarzenie najlepiej oczekiwane, na przykład, że dostawę przyjęto ze statusem OK. Albo niestety wydarzenie nieoczekiwane, kryzysowe, stwierdzono braki w dostawie, czy też jakieś inne niezgodności. Te wydarzenia też są bardzo ważne, bowiem sterują procesami, inicjując je albo stanowiąc ich zakończenie, bowiem zostały przez te procesy wykreowane. Niestety, wyjaśnienie roli procesu i wydarzeń oraz łączących ich relacje, aktywowania i kreowania nadal nie pozwala zrozumieć istoty tego mechanizmu przetwarzania zachodzącego w procesie logistycznym, czyli znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to się dzieje, że jednym razem efektem procesu logistycznego są właściwe wydarzenia i zasoby, a innym razem efektem tak samo nazwanego procesu są niewłaściwe sytuacje. W tym celu trzeba zejść na jeszcze niższy poziom analizy, podnosząc tą zieloną pokrywę procesu, ukazując, co pod nią dzieje się. Czyniąc to, zobaczymy współoddziaływanie rzeczy, zobaczymy interakcję różnego rodzaju zasobów oddziaływujących na siebie. Na przykład dwa komputery oddziaływują na siebie za pomocą informacji i możemy mówić o internecie rzeczy. Widzimy interakcję osób za pomocą informacji w postaci papierowej, na przykład dokumentacji albo niepapierowej na ekranie komputera, czy współoddziaływanie ładowarki z ładunkiem i samochodem w celu wyładowania. Podobnie i ja, mówiący do Państwa, znajduję się w interakcji z wieloma rzeczami, na przykład z komputerem, mikrofonem, biurkiem, krzesłem, powietrzem, którego nie widać, którego gdyby zabrakło, to również mnie w ciągu minuty nie byłoby. A tym samym proces przekazywania informacji do Państwa zostałby przerwany. Proszę mnie źle nie zrozumieć, pomimo tych wszystkich słów pochwalnych pod adresem zasobów, proces logistyczny nie jest zasobem czy zasobami, tylko współoddziaływaniem, interakcją, by nie powiedzieć synergią pomiędzy zasobami. A więc muszą być przynajmniej dwa zasoby, aby pomiędzy nimi mogło dojść do interakcji. Procesu również nie należy mylić z relacją. Relacja nic nie przetwarza, nic nie produkuje. Stanowi tylko stosunek, powiązanie pomiędzy danymi obiektami, ale nic nie wytwarza. Taką właściwość ma jedynie proces. Bowiem, jeśli usunąć albo zatrzymać proces, to widać tylko zasoby. Wydarzenia też możemy zidentyfikować. Na przykład Mańkowski przestał mówić, ale żadnych zasobów na wyjściu nie ma, bo nie było procesu, nie było oddziaływania jednych zasobów na drugie, nawet pomimo istniejących relacji pomiędzy nimi. Zatem logicznym jest to, że dopiero przywracając współoddziaływanie zasobów, można uzyskać rezultat tej interakcji, określany również pojęciem efektu synergicznego w logistyce, który to efekt zależy od tego, czy te zasoby mają właściwe cechy, właściwe parametry, właściwe funkcjonalności, atrybuty. Nawet gdyby miały, to jednak nie jesteśmy w stanie kontrolować efektów interakcji zasobów. Dlatego też dwa tak samo nazwane procesy logistyczne, wykonywane nawet jeden za drugim, zdawałoby się zatem, że takie same, bo przecież wykonywane za pomocą tych samych zasobów. Niestety nie są tymi samymi procesami, bowiem właściwości tych zasobów są już inne. Inny czas, inna wytrzymałość, inne obciążenie, inna percepcja, inna komunikatywność, inna myśl, większe zmęczenie, czy też inne otoczenie. Niestety nadal nie jesteśmy w stanie nie tylko kontrolować wiele z tych parametrów, ale nawet nie potrafimy ich zidentyfikować, nie mówiąc o nieprzewidywalności interakcji zasobów. Czyli innymi słowy, w rzeczywistości mamy do czynienia z balansowaniem procesów logistycznych na granicy chaosu. Ocenia się, że najmniej kontrolowanym zasobem są zasoby ludzkie, a następnie niewłaściwa, niezrozumiała informacja lub jej brak. Być może dokonana analiza procesu logistycznego wydaje się komuś oczywista, ale praktyka logistyczna dowodzi,
że zrozumienie tej problematyki jest dalekie od oczekiwań, czego rezultatem są projekty wdrożeniowe, z których niekiedy połowa kończy się niepowodzeniem. Odwrotnie, w tych przypadkach, w których to zrozumienie występuje, uspokaja się atmosfera pracy i zmniejsza nerwowość działań, skutkując płynniejszą, bez przerwań, realizacją procesów logistycznych. Dokonałem tej pogłębionej analizy istoty procesu logistycznego świadomie, abyście Państwo już sami mieli odpowiedzieć sobie na pytanie, którą metodę i które narzędzie modelowania procesów logistycznych wybrać i zastosować do sporządzenia tak, a nie inaczej wyglądającego modelu procesów logistycznych. Oferta metod jest bardzo duża, a narzędzi modelowania, zwłaszcza informatycznych, jeszcze większa. Natomiast ta zaprezentowana Państwu teoria jest ogólna, a zatem najbardziej stabilna. I badając dopasowanie do niej danej metody i narzędzia modelowania, możemy sobie w tym wyborze dopomóc. Zatem można potwierdzić, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Bezpośrednio do zbudowania modelu procesu logistycznego, zwłaszcza w postaci modelu informatycznego, służą architektury oraz wcześniej prezentowane metody modelowania. Jeśli chodzi o architektury, to na tym slajdzie przedstawione są tylko cztery z nich, ale jest ich dużo więcej: IFIC, SOA, CIM, OSA, TOGAF. Są one na takim poziomie ogólności, że każdą z nich można zastosować do zamodelowania wszelkich procesów, w tym logistycznych. Prezentowane IDEF, ARIS i Zachmana architektury opisują strukturę modelowanego systemu, w tym i procesów. Natomiast SCORE na tym najbardziej ogólnym, tak zwanym pierwszym poziomie, identyfikuje podsystemy logistyczne, ale nie ich strukturę. Dopiero na niższych poziomach szczegółowości, zwłaszcza trzecim i czwartym, stosuje notację proponowaną przez dwie pierwsze architektury, a zwłaszcza architekturę ARIS. Więc jeśli mogę coś zasugerować, to do celów modelowania procesów logistycznych proponowałbym wykorzystanie obu tych architektur. Bezpośrednio do zbudowania modelu procesu logistycznego stosuje się metody, które również nazywane są właśnie notacjami, czy też językami, niekiedy językami programowania. Trzy pierwsze z lewej, EPC, BPMN i UML, są ogólnie stosowane, natomiast BPL i WSDL mają charakter specjalistyczny i zasadniczo wymagają do osoby modelującej przygotowania informatycznego. Ja w swojej pracy stosuję głównie metodę EPC, co nie oznacza, że pozostałe są gorsze. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Wsparciem dla tych metod są narzędzia modelowania. Wiele z tych narzędzi, zwłaszcza informatycznych, podają w instrukcji obsługi, jakiego rodzaju notacje wspierają. Ewentualnie zawierają opis własnej metody modelowania, jak na przykład Flexim. Znacie Państwo zatem już ontologię, architektury, metody i narzędzia modelowania. Na koniec chciałbym pokazać przykład zamodelowania procesu logistycznego w postaci procesu planowania wyjazdu kierowcy. To, co Państwo widzicie, to opis krótkiej, ale prawdziwej procedury w jednym z przedsiębiorstw, którą przepisałem w celu zweryfikowania, czy poprawnie opisuje i jednocześnie reguluje wykonanie realnych czynności logistycznych. W tym celu zastosowałem architekturę ARIS, metodę EPC oraz narzędzie ARIS Toolset. Pierwszą czynność logistyczną opisaną zdaniem planowane wyjazdy są wpisywane na bieżąco do planu kierowcy odwzorowałem następującymi pięcioma symbolami. To jest czynnością wpisywanie zaplanowanych wyjazdów za pomocą planu kierowcy i informacje o czasie wykonania tej czynności plus dwie relacje wejścia. Już na podstawie pierwszego zdania tego modelu widać, że zastosowany opis nie jest zgodny nie tylko ze standardem EPC, architekturą ARIS, ale nawet z podstawami ontologicznymi. Powiem, jak wykonać tą czynność, skoro nie wiadomo, kto ma to zrobić. Nie mówiąc o tym, że brakuje wydarzenia aktywującego tą czynność. Nie ma też wydarzenia wykreowanego wykonaniem tej czynności oraz nie wiadomo, co jest produktem wykonania tej czynności. No ale mówię sobie, zobaczę dalej. Drugie zdanie. Dla dostawy zaplanowanej na dzień następny muszą być sporządzone dokumenty, faktura, WZ, ewentualnie dowód użyczenia do godziny 15:30. Pozwala odzwierciedlić drugą czynność logistyczną następująco.
A mianowicie, za pomocą czynności sporządzania dokumentów, faktura, WZ, ewentualnie dowodu życzenia, aktywowanej wydarzeniem, zasileniem informacyjnym, do której godziny należy wykonać tą czynność. Niestety nadal nie wiadomo, kto ma wykonać tą czynność, co jest jej rezultatem w postaci wydarzenia, jak i zasobów. Tym niemniej zająłem się za trzecie zdanie. W dniu poprzedzającym wyjazd kierowca sporządza kartę wyjazdu, którą zatwierdza logistyk, co pozwoliło zamodelować tą część procesu planowania wyjazdu kierowcy za pomocą dwóch czynności. A mianowicie sporządzanie karty wyjazdu, aktywowane wydarzeniem, jest dzień poprzedzający wyjazd, i druga czynność, zatwierdzanie karty wyjazdu, wykonywane odpowiednio przez kierowcę. Pierwsza czynność i druga, logistyka. Znając ontologię, architekturę i notację modelowania, wstępnie wypisałem brakujące elementy modelu wymagane tymi metodami, aby wiedzieć, o co zapytać się, próbując wyjaśnić te znaki zapytania. W tym celu przeprowadziłem tak zwany wywiad niezestandaryzowany, czyli popularnie mówiąc, rozmowę, w wyniku której dowiedziałem się, że istnieją różnego rodzaju wyjazdy inicjowane przez różne osoby. Kolejna informacja, której się dowiedziałem, to co zrobić w sytuacji zmian i konfliktów, kto umawia się z kim. Informacje te pozwoliły na sporządzenie modelu w następującej postaci. Widać na nim, że logistyk jest odpowiedzialny za pierwsze i trzy z prawej strony działania logistyczne, ukazane zielonymi symbolami, zaś kierowca za trzy działania z lewej strony modelu. Widać również zasoby na wejściu i wyjściu oraz końcowe wydarzenie, które aktywuje kolejny proces logistyczny, to jest procesy wyjazdu. Mając taki model, poproszono o podanie częstości przebiegu procesu planowania wyjazdu kierowcy oraz orientacyjnych czasów wykonania poszczególnych czynności, które przyjęto za podstawę naliczenia orientacyjnych kosztów działań. Wyniki uzupełnienia tego modelu parametry ilościowe pokazuje ten model. Dla przykładu, planowanie wyjazdu jest realizowane 21 razy w ciągu dnia, czyli 7 razy w ciągu 8-godzinnej zmiany. Zaś czas wykonania tej czynności wynosi 17 minut i koszt równy 6,80 euro. Podobnie interpretuje się kolejne czynności. Następnie model ten poddaje się symulacji, przyjmując czas symulacji 8 godzin. Po wczytaniu tego modelu do modułu symulacji oprogramowania ARIS Toolset, purpurowe wydarzenia i zielone czynności stają się białe, aby zmieniać swój kolor zgodnie z przebiegiem symulacji. Proszę zatem zobaczyć, jak wygląda symulacja zamodelowanego procesu logistycznego. Uruchamiam film. Teraz model jest wczytywany do komponentu symulacji oprogramowania ARIS Toolset na biało. Teraz przebiega symulacja. I już 8-godzinna symulacja zakończyła się. Wracam do prezentacji. Tak wygląda model po symulacji. Zawiera on pewne dane, których pełny opis znajduje się w wynikach symulacji. Na tym slajdzie widać, że w ciągu 8 godzin pracy przy tych danych, które były wprowadzone do modelu, można zrealizować 7 procesów planowania wyjazdów kierowcy. Przy czym rozpoczęto 8 proces, ale go nie zakończono, bowiem czas 8 godzin minął. Ważny jest dynamiczny czas czekania, który wynosi 0. To oznacza, że wszystkie czynności tego procesu były wykonywane bez opóźnień. Innymi słowy, nie występował tak zwany czas czekania w kolejce na wykonanie którejś z czynności, czyli była wystarczająca ilość zasobów przydzielonych do wykonania danej czynności. Ale musimy się też zapytać i odpowiedzieć sobie, czy aby nie za dużo przydzielono tych zasobów. A o tym informuje tak zwany wskaźnik stopnia wykorzystania zasobów, ale już pokazany na innej karcie wyników. Na tym slajdzie nie ma jeszcze tego wskaźnika, jest natomiast informacja o poszczególnych czynnościach, ich ilości oraz sumarycznych czasach. Na przykład, z tego co pamiętam, czas wykonania czynności planowania wyjazdu wynosił 17 minut, więc razy
7 takich czynności daje w wyniku 1 godzinę i 59 minut. Zaś te 2 sekundy to czas realizacji 8 czynności, niestety niezakończonej, bowiem 8 godzin skończyło się i symulacja zatrzymała się. Na tej karcie właśnie podany jest wskaźnik wykorzystania zasobów ludzkich, to jest wskaźnik efektywności czasowej. Na przykładu 600, czyli 6%, oznacza, że wykonanie wszystkich czynności tego procesu, za który odpowiedzialny był kierowca, zajmuje mu tylko 6% z 8-godzinnej zmiany pracy, czyli 28 minut, co należy uznać raczej za właściwe obciążenie czasowe kierowcy, który ma jeździć, a nie być obciążonym czynnościami biurowymi. Natomiast 48% wykorzystanie logistyka należy raczej uznać za zbyt wysokie, nawet bez zamodelowania innych czynności wykonywanych przez niego, niż tylko tych w ramach tego procesu. Oczywistym jest, że wykonują dużo innych działań logistycznych, związanych z zamawianiem towaru, przyjęciem dostaw, nadzorowaniem pracy magazynu, rozliczaniem pracy magazynierów i kierowców, analizy i raportowania procesów logistycznych. Oznacza to, że może być przyczyną, że on może być przyczyną opóźnień, błędów, a w rezultacie przerwania lub opóźnienia realizacji procesów logistycznych. Nie dlatego, że logistyk źle pracuje, tylko dlatego, że za dużo pracy mu przydzielono, nie jest w stanie jej wykonać w czasie swojej 8-godzinnej zmiany pracy. Oczywiście, aby zweryfikować te przypuszczenia, należałoby zamodelować wszystkie procesy wykonywane przez logistyka. Nie jest to koniec analizy wyników symulacji, bowiem na kolejnym slajdzie widać przebiegi poszczególnych procesów planowania wyjazdu kierowcy. Czas ich rozpoczęcia, zakończenia przebiegu, który trwał 32 minuty, bez czasów opóźnień. Na kolejnym slajdzie wylistowane są wszystkie czynności, ponownie z czasami rozpoczęcia, zakończenia, opóźnień oraz kto odpowiada za ich wykonanie. Jeśli do modelu wpisaliśmy koszty, to po symulacji otrzymamy wyniki informujące o poniesionych kosztach. Problem rachunku kosztów działań logistycznych jest trudnym zagadnieniem, więc proszę się nie przejmować, jeśli będą one obarczone błędami. Błędy popełnimy za pierwszym, drugim razem, może za trzecim, ale potem te błędy będą coraz mniejsze, aż dopracujemy się właściwej metodyki rozliczania kosztów rodzajowych, zwłaszcza kosztów stałych na tak szczegółowe czynności. Z wyników tej symulacji wiemy, że koszt całkowity wykonania jednego procesu planowania wyjazdu kierowcy wynosi 112 euro. Oczywiście ktoś może się zapytać, a po co taka informacja? Faktem jest, że nieczęsto występuje ona w praktyce logistycznej, ale jeśli stosowane są tak zwane wewnętrzne ceny transferowe pomiędzy jednostkami danego podmiotu gospodarczego, na przykład oddział w Rumi płaci oddziałowi w Sopocie w ramach tego samego przedsiębiorstwa za zaplanowanie wyjazdu kierowcy, przewóz towaru i powrót do bazy, to trzeba wyliczyć koszt tych procesów w miarę dokładny, aby nie zniekształcić rachunku efektywności ekonomicznej każdego z tych oddziałów. Ostatecznie powyższe wyniki symulacji wraz z ich interpretacją i wnioskami zamieszcza się w raporcie, który to raport przedstawia się decydentom, odpowiada się na ich pytania, wyjaśnia wątpliwości. Jeśli zostanie zaakceptowany, to przechodzi się do etapu wdrożenia modelu do realnych działań logistycznych, głównie poprzez zmiany procedur, instrukcji, obiegu dokumentów, ale również zmiany zakresów, kompetencji, odpowiedzialności. Niekiedy decyzji inwestycyjnych albo deinwestycyjnych zmniejszających zakres działalności logistycznej, na przykład w postaci outsourcingu usługi logistycznej. Na tym etapie chciałbym zakończyć omawianie tematyki modelowania procesów logistycznych, życzyć powodzenia na Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej, no i do miłego zobaczenia na zajęciach na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.